Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. No dzisiaj będzie rzeczywiście bardzo proste i bardzo szybko, dlatego że przygotuję gofry. Takie lekkie, chrupiące i bez dodatku cukru. To bez dodatku cukru jest rzeczywiście bardzo fajne, bo dzięki temu gofry są nie tylko chrupiące, ale także bardzo uniwersalne. Można sięgnąć tutaj po dowolne dodatki słodkie, typu konfitura, dżem, owoce, tarta czekolada, cukier, puder, czy też wytrawne, bo ja od czasu do czasu lubię sobie gofry podjeść na przykład z tartym żółtym serem, odrobiną pesto i świeżą bazylią. Czy też można pokombinować z innymi wytrawnymi dodatkami, do czego gorąco zachęcam. Mam nadzieję, że te gofry Wam się spodobają i Wam posmakują. My bardzo je lubimy, aczkolwiek przepisów na gofry mam naprawdę bardzo wiele, to jest tylko jeden z nich. Jeśli Was skusiłam, to przepis i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv, a teraz filmik, w którym pokażę, jak rzeczywiście szybko można je przygotować. Zapraszam! Przygotowanie gofrów zaczynam od tego, że rozgrzewam gofrownicę. Musi być porządnie rozgrzana, zatem robię to od razu na początku, po czym zabieram się za ciasto. Będę potrzebowała jedno jajko, dzielę je na białko i na żółtko i zaczynam od białka. Ubijam je. Kiedy piana po ubiciu tak stoi, jest gotowa, powinna być sztywna, odstawiam ją teraz na bok i szykuję pozostałą część ciasta. Do żółtka dolewam 100 ml mleka, pół takiej standardowej szklanki, pół łyżeczki proszku do pieczenia, szklankę o pojemności 200 ml mąki. Ja biorę pszenną 500, ale może być także tortowa. 35 ml oleju roślinnego, ja odmierzam kieliszkiem. Szczyptę soli. I 100 ml wody gazowanej. Ja odmierzam tą samą szklanką, którą odmierzałam mleko, więc ta woda nabrała takiego mlecznego koloru. Wszystkie składniki teraz miksuję. Aha, można tutaj dodać jeszcze aromat do ciast, waniliowy, śmietankowy, czy dowolny ulubiony, który chcielibyśmy widzieć w gofrach. Ja nie dodaję. Wszystkie składniki teraz miksuję na spójne ciasto. Wygląda to tak. Cukru do tego ciasta, do tej wersji gofrów nie dodaję. I teraz ciasto w misce łączę z pianą, delikatnie mieszam i zaczynam szykować gofry. Gofrownica mocno rozgrzana. Smaruję ją delikatnie, ale bardzo delikatnie olejem bądź masłem, jak lubimy. Porcję ciasta. Ja na moją gofrownicę daję 5-6 łyżek. Dociskam. Piekę 3-4 minuty, tak naprawdę długo, ale z umiarkowaniem, tak żeby gofry były złociste i rumiane, żeby skórka była chrupiąca, ale oczywiście, żeby się nie przypaliły. Po upieczeniu zdejmuję z gofrownicy i studzę w określony sposób, pokażę go za chwilę. I w ten sposób piekę całą porcję ciasta. Gotowe zdejmuję z gofrownicy i zostawiam do przestygnięcia na metalowej kratce, raszce, ruszcie, po to, żeby stygnąc nie zaparowały, a sama szykuję kolejną porcję. Gofry są delikatne, dobrze upieczone i chrupiące. Mam nadzieję, że to słychać. I teraz tak, moja gofrownica nie jest zbyt dobra. Z tego ciasta rewelacyjne gofry wychodzą na starej gofrownicy, takiej jaką ma moja mama. Są naprawdę rewelacyjne, ale i z takiej niezbyt dobrej gofrownicy, nawet takiej, która ma moc 700 W, wyjdą dobre gofry, jeśli będziemy studzić je dobrą techniką. Najlepiej studzić je pionowo, tak żeby stygnąc nie zaparowały. I ja przed położeniem i gofrów na kratkę tak kilkakrotnie studzę je machając nimi w powietrzu, dzięki temu one stygnąc odparują i ta powierzchnia jest rzeczywiście przyjemnie chrupiąca. Jeśli chodzi o smak, to są bardzo delikatne, nie słodkie, słodkie będą tutaj dodatki i są, tak jak mówiłam,
fajne, chrupiące. Najlepiej spożywać na świeżo, bo kiedy będą trochę stałe, no to pewnie zawilgotnieją. Znowu zależy to od gofrownicy. I to w zasadzie wszystkie triki, które stosuję do gofrów. Spróbujcie, bo ten przepis jest naprawdę niezawodny. Bardzo smaczny i myślę, że z czasem będę podawała jeszcze kilka innych przepisów na gofry, bo naprawdę mam ich wiele. I to takich w wersji bazowej, jak i z różnymi dodatkami. Część się jeszcze piecze, ale ja już pozwolę sobie jednego skosztować. Mam nadzieję, że będzie słychać chrupnięcie. A zapewniam, że moja gofrownica naprawdę do najlepszych nie należy. Koniecznie wypróbujcie. Ważne, żeby gofry odpowiednio długo piec, dać im dobrze odparować, no i podawać na świeżo po upieczeniu. Smacznego! Podaję w ten sposób do tego talerze i słodkie dodatki, na przykład borówki, dżemy, galaretki, bita śmietana, serki, po prostu cukier puder czy ciemne, mocne kakao, według uznania co kto lubi, i każdy sam serwuje sobie gofry z ulubionymi dodatkami.